uczniowie sami się zgłaszają, tworzą, on kiwnie palcem, podejdzie, zrobi przecinek, postawi kropkę. Takie piękne sentencje i obrazy powstają. To właśnie szkoła Waldorfska. Zajęć to z WF, ale wszyscy lubią WF, ale oprócz WF-u to lubię zajęcia artystyczne, na przykład teatr. Tak, ja nauczyłem sobie jeździć na monocykl dzięki pani od teatru. Tutaj człowiek nie jest tylko numerem w dzienniku, tutaj człowiek jest osobą, która może się rozwijać, która jest traktowana osobowo, a nie tylko jako jeden z wielu. Nie mam porównania, bo w zasadzie od podstawówki chodzę do waldorskich szkół, ale myślę, że na pewno różnicą jest to, że nie ma ocen, jest dużo mniej ludzi i wszyscy się tak znamy, lubimy, mam nadzieję. Najbardziej mi się podoba w tej szkole, ludzie mi się podobają najbardziej. Wielce kreatywni i szaleni. Ideą szkoły takiej jak ta, w której jesteśmy, jest stworzenie miejsca dla dzieci, dla młodzieży, przyjaznego miejsca, w którym mogliby się harmonijnie rozwijać. Ponieważ ideą pedagogiki waldorskiej, gdyby ją streścić w jednym zdaniu, można by powiedzieć, jest harmonijny rozwój człowieka. Jakie są Twoje ulubione przedmioty? Wydaje mi się, że polski. Lubię też matematykę, co jest dziwnym połączeniem. I nie wiem, WF, jakieś takie artystyczne. Pedagogika waldorfska pozwala po pierwsze nauczycielowi na zaprojektowanie własnego autorskiego programu nauczania w oparciu oczywiście o zewnętrzne wymagania i proponuje taki sposób pracy bardzo interdyscyplinarny. Taki sposób uczenia poprzez inne dziedziny i inne dyskursy trochę pozwalają paradoksalnie przybliżać poprzez wykorzystanie tych innych dziedzin do tej, o którą nam chodzi. I to jest dla mnie najcenniejsze. Dzieci, młodzież mają możliwość pracy czy uczestniczenia w zajęciach w wielu różnych dyscyplinach, nie tylko takich, które kojarzą się bezpośrednio ze szkołą, czyli matematyka, polski, fizyka, chemia, geografia. Te przedmioty oczywiście też, tych przedmiotów też nauczamy, natomiast przedmioty tak jak śpiew, teatr, ceramika, rzemiosło, malowanie, rysunek, które pewnie umiejscawialibyśmy zwykle w szkołach specjalistycznych, artystycznych, one też u nas są nauczane, praktykowane. Dzieci podchodzą chętnie do wyzwań plastycznych. Sposób, w jaki uczniowie tutaj pracują, jest szczególny. Tak dużej ilości ćwiczeń kolorystycznych, które oddają nastrój, oddają aurę, jaka jest w przyrodzie, nie przypuszczałam, że ktokolwiek gdzieś wykonuje. To jest praca, która odwoływała się do deszczu, do rytmu.
do aspektów muzycznych. Zadajemy sobie pytania, najczęściej na początku zajęć zadajemy sobie pytania odnośnie naszego tematu pracy, czy da się pewne elementy namalować, czy to jest w ogóle możliwe. Czyli na przykład pytamy, czy da się namalować dźwięk. A jeżeli tak, to jak można to zrobić? Dla mnie, co też tak napędza mnie jak gdyby do pracy, zachwycający jest moment, w którym na płaszczyźnie powstaje świat zamknięty w formach plastycznych. I w pracy z dziećmi jest podobnie. Dlatego, że w momencie, kiedy uda się otworzyć właśnie to widzenie, to sprawność manualna jest rzeczą wtórną. I to też jest ciekawe, akurat właśnie w szkołach waldorskich, że wszystkie prace stanowią takie teki, które dziecko zabiera sobie dopiero pod koniec roku. Wszystko jest, można powiedzieć, opisane, zdatowane, więc jako dorosły człowiek może spokojnie, można powiedzieć, odkrywać pokłady swojego dzieciństwa. I to jest piękne. Podstawową sprawą, o którą dbamy, to jest dobra atmosfera, która wyraża się tym, że nauczyciel z uwagą, pozytywną uwagą i troską o ucznia zwraca się do niego, buduje jego zainteresowanie przedmiotem i w pogodny sposób przyjmuje zarówno jego sukcesy, jak i trudności. Stara się mu pomóc w tym, aby te trudności uczeń nie nazywał porażką. Wyraża się to również w tym, że na co dzień nie oceniamy ucznia. Dlaczego szkoła waldorska? Z wielu powodów, ale między innymi widzę, że dzieci są tu szczęśliwe, że dobrze spędzają czas, lubią bardzo przebywać na terenie szkoły. A największym ich problemem jest to, jeśli zdarzyłoby im się zachorować, że nie mogą pójść do szkoły. Na szkołę waldorską zdecydowaliśmy się po pierwsze z takich pozorów, których no, na pierwszy rzut oka widoczne jest genialne miejsce. Zielona ostoja w prawie centrum Krakowa, gdzie dzieci mają bardzo dużo miejsca na to, żeby biegać i spędzać czas na zewnątrz, co Wiktor naprawdę uwielbia. A troszeczkę głębiej patrząc, zdecydowaliśmy się dlatego, że gdy zagłębiliśmy się w program szkoły, zauważyliśmy, że dziecko ma możliwość sprawdzenia wielu rzeczy i sprawdzenia, co jemu może się podobać. Nie ma narzuconych z góry wielu sztywnych ram, tak jak jest to w innych szkołach. Dzięki temu już teraz zaczyna wybierać rzeczy, które mu pasują. A gdy spotykam wielu dorosłych, którzy uczą się w późniejszym wieku, okazuje się, że szukają cały czas tych swoich właściwych wyborów. Tutaj dziecko ma możliwość zrobienia tego na samym początku. A ponadto sam proces nauki, gdy dziś ja się skupiam na rozwiązaniu jakiegoś tematu, problemu, zgłębieniu wiedzy, to przykładam się do tego, staram się, nie wiem, wyjechać w jakieś fajne miejsce i poświęcić czas na zdobycie pewnej wiedzy. W szkole tradycyjnej dzieci uczą się w ten sposób, że przychodzą z tematu na temat i uczą się po troszeczce. A tutaj każdy temat zajmuje więcej czasu, na niego poświęcone jest kilka dni, kilka tygodni, a dopiero później jest przejście do następnego, więc wiele obszarów z programu mnie akurat się bardzo mocno spodobało. To było trochę przez przypadek. Moja starsza córka była w szkole też prywatnej, ale tradycyjnej. I nie było nas rok w Krakowie, była w szkole alternatywnej, innej. I ja zauważyłam, jak ona się tam zmieniła, więc wracając do Krakowa wiedziałam, że to nie będzie powrót do szkoły tradycyjnej, tylko szukałam jakiejś szkoły alternatywnej. I przyjechałam tutaj kiedyś z koleżanką, rozmawiałam z panem dyrektorem i chyba przede wszystkim to miejsce mnie urzekło. Ta zieleń, przestrzeń. Szkoła waldorska to jest szkoła, którą mogę polecić z czystym sumieniem. Ja sobie nawet ukułam takie powiedzonko na mój własny użytek, że fundując moim dzieciom tą szkołę, funduję im fajne dzieciństwo, a sobie przyjemne macierzyństwo.
W moim rozumieniu pedagogika waldorska to nie tylko nauczanie w pogodny sposób, który sprzyja rozwojowi dzieci, to również pewnego rodzaju spojrzenie na świat, którego ekologia, ekologiczne podejście jest jednym z podstawowych sposobów patrzenia w dzisiejszych czasach. Jak widać, za mną kilku pasjonatów buduje ule. Jest to warsztat budowy naturalnych uli. Prowadzi je Ralf Rössner, pszczelarz, pasjonata, wybitny specjalista, który opracował nowy model uli. Ule, które powodują to, że pszczoły stają się zdrowe. Panaceum na wszystkie choroby pszczół dzisiejszego świata. Sprowadziliśmy to, żeby zainicjować taki nurt w Polsce i kilka osób z szkoły i współpracujących ze szkołą podjęło się trudu budowy tych uli. Ja byłam w innej szkole waldorskiej. Moi rodzice zaproponowali mi, zapytali się mnie, czy chciałabym pójść do innej szkoły. Ja też nie wiedziałam, co to jest w ogóle za szkoła, bo to był pierwszy rok, kiedy powstał liceum. Poszłam na rozmowę taką pierwszą, porozmawiać właśnie z właścicielem, panem Markiem. I naprawdę bardzo mi się spodobało sposób, jak się wypowiadał też o tej szkole. Ja też zadawałam dużo pytań, dużo się dowiedziałam i wybrałam tą szkołę. I nie żałuję. Uważam, że to jest jedna z najlepszych decyzji w moim życiu. Może to głupio zabrzmi, ale tak jest.